began to show. Witam was wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z serii Minecraft Nowinki. W dzisiejszym odcinku przedstawię wam kolejny nowy snapshot 14W20A, w którym zostało dodane bardzo mało zmian, aczkolwiek myślę, że warto je przedstawić, tak więc zapraszam do oglądania. Od teraz cave'y, czyli jaskinie, generują się na takich biomach jak pustynie oraz messa. Została dodana komenda, która powoduje u nas hologramy, czyli tak zwane pojawiające się napisy na ekranie. Regulacja prędkości latania w trybie spectatora działa również w pionie oraz w poziomie. Najważniejsze poprawki błędów. Interakcja z niektórymi wieśniakami powodowała crash gry, niemożliwe było otworzenie skrzyni, kiedy nad nią była ramka na przedmiot, błąd ze spawnowaniem slime'ów, Wither niszczył blok bariery, scoreboard, gracz nie pojawiał się na Cinderze przy opcji początkowego wyniku 0, koty i psy teleportowały się w liście lub tory, powodując swoje duszenie się, lochy pojawiały się bez piętr, z uszkodzoną skrzynią, z nadpisanym spawnerem. To by było tak naprawdę wszystko w tym małym snapshocie. Dzięki za oglądanie, do zobaczenia w następnym odcinku z serii Minecraft Nowinki lub jak ja już to tradycyjnie mówię w snapshocie. Do zobaczenia!